Dzień dobry, nazywam się Ryszard Biernat. Jestem fizjoterapeutą, rzeczywiście z niedalekiego Olsztyna. Chciałbym przedstawić takie dwa autentyczne kliniczne przypadki, gdzie był dylemat rzeczywiście, czy to zresztą byli pacjenci, którzy już byli skierowani przez ortopedów do naszego centrum. Ale na wstępie chciałbym tutaj zacytować artykuł, który ukazał się w British Journal of Sports Medicine w zeszłym roku, Jeremy'ego Lewisa, notabene z Anglii. Czy nie jest to czas w odniesieniu do pacjentów z takim bólem przewlekłym, czy nie jest to czas dla nas, dla osób, które pracują w medycynie, żebyśmy się przeprogramowali nasz sposób myślenia w stosunku do nietraumatycznych pacjentów bez urazów ostrych. Już w 2008 roku na kongresie o prewencji urazów w sporcie w Norwegii już mówiono, że więcej jest urazów czy bólów przewlekłych w stosunku do urazów ostrych typu ACL, taki bardzo typowy uraz. I teraz ważne zdanie, to zresztą to się dzisiaj przewijało, evidence-based medicine w stosunku do urazów przewlekłych. Większość to są cytaty z tego artykułu, zresztą później jeszcze podam nazwiska, które właściwie trend w literaturze światowej w tej chwili idzie w tym kierunku. Większość przewlekłych urazów związanych z układem szkieletowo-mięśniowych nie można jednoznacznie zdiagnozować na podstawie badania radiologicznego, przedmiotowego czy podmiotowego. Fakty w dzisiejszej medycynie są zdecydowane, że zmiany strukturalne są widoczne u osób bez bólu. U osób z kolei z bólem może być brak zmian strukturalnych i tak dalej, i tak dalej. I zdecydowanie w stosunku do osób z przewlekłym bólem literatura nie podaje żadnych evidence-based takich protokołów rehabilitacyjnych, jak na przykład po ACL-u. Według dzisiejszego spojrzenia zdecydowanie tak zwany self-management jest podstawową taką wytyczną dla nas, dla terapeutów, jak kierować pacjenta. Wiemy już dzisiaj na pewno, że bóle związane, te przewlekłe, to nie tylko biomechanika, to już i mindland dla terapeutów i pozostałe osoby mówią zdecydowanie, że jest podłożem, to może być genetyka, styl życia, współtowarzyszące choroby, czynniki psycho i socjologiczne. Leczenie więc powinno być wspólne, lekarz, pacjent. Bardzo ciekawy punkt tutaj jest nadmienione oddychanie. Dzisiaj, tak samo jak w zeszłym roku na kongresie, chyba też to było w Poznaniu, leczenie stawu biodrowego powinno się rozpocząć od nauki oddychania i o napięcia powłok brzusznych. Zrozumienie tego dzisiaj stereotypu oddechowego, że w świetle danych światowych maksimum 25% osób w populacji światowej oddycha prawidłowo zgodnie z takim ewolucyjnym rytmem, to nakłada na nas obowiązek powrotu do naturalnego sposobu oddechowo-napięciowego. Sen, żywienie, radzenie sobie ze stresem, ale jednocześnie jest bardzo dzisiaj podkreślane z kolei podleganie stresowi naturalnemu. Celem nie jest więc szybkie wyleczenie, ale raczej wypracowanie takiej długotrwałej strategii leczenia we współpracy z pacjentem. No i teraz to zdanie tutaj, że nie ma takiego magicznego leczenia, które by momentalnie mi tego pacjenta postawiło na nogi, i cytat z tego artykułu, że zabiegi czy interwencje takie jak terapia manualna, farmakologia, odstrzyknięcia powinny być w dzisiejszym zrozumieniu widoczne tylko jako dodatek do naszej terapii i zarówno ryzyko i korzyści powinny być zakomunikowane pacjentowi. Tu na dole są takie, myślę, że dla terapeutów to powinny być nazwiska znane. Hodges z Australii, Cholewicki, notabene Polak z pochodzenia z Kanady, Dien z laboratorium w Amsterdamie, Sharman wszystkim ze Stanów Zjednoczonych, Lederman z Anglii. Te osoby wpisują się w ten schemat myślenia, że leczenie powinno, to właściwie używane jest takie sformułowanie kapitalne, train the brain, czyli oddziaływanie na korę mózgową u pacjenta. Między innymi przykładem takiego analitycznego i kilkumiesięcznego podejścia to był ten pacjent, to już kilka lat temu, pokazuje go bardzo często jako łamigłówkę, jako szaradę, jako sposób, co z tym pacjentem zrobić. 35-letni młody facet, który upadł na rowerze. On dosyć tak profesjonalnie jeździ na rowerze, startuje w zawodach MTB. Zdjęcie rentgenowskie nie wykazało żadnych zmian, żadnych złamań. Po kilku dniach chciał wznowić aktywność, zaczął barkiem ruszać
i właściwie z dnia na dzień było coraz gorzej. Poszedł do ortopedy, ortopeda zasugerował konflikt podbarkowy i była rozważany zabieg operacyjny. Ten pacjent widoczny na tym filmie to już był 4 miesiące po tym upadku. Nie widział, co się dzieje z łopatką z tyłu, natomiast to było rzeczywiście duże zdumienie, co się dzieje z łopatką podczas ruchu odwodzenia, również podczas ruchu zgięcia. Dla niego katastrofą było to, że nie mógł jeździć na rowerze z tym barkiem. I teraz chciałbym przedstawić swój tok myślenia. Zębaty przedni był aktywny w takim teście izolowanym. Więc widać tu wyraźnie, że gra rytm łopatkowy jest zupełnie odwrotny niż w kończynie po lewej stronie. I tu bardzo mi się przydało sformułowanie z 2008 roku Ankuls, to jest taka z Belgii biomechaniczka, właściwie dzisiaj trzeba powiedzieć nie biomechanik z Belgii, która sformułowała takie zdanie force couples w odniesieniu do kompleksu barkowego, czyli pary mięśniowe, które mają wpływ na ustawienie łopatki i na ruch w całym tym kompleksie obejmującym obojczyk, łopatkę i kończynę górną. I tu zdecydowanie, jeżeli poczytamy anatomię i biomechanię takiej książki polskie, to najważniejszy mięsień, który powinien być rozważony, to idealnie, to jak była eureka, to jest naramienny, mięsień naramienny, który w książkach anatomicznych czy biomechanicznych mówi się o tym, że on odwodzi, zgina i prostuje. Ale jest opisane w takiej bardzo wnikliwej literaturze, że mięsień naramienny jest dolnym rotatorem łopatki. Przy niestabilnym zębatym przednim, przy osłabionym, mięsień naramienny przyczepiając się do łopatki jest w stanie wywołać jej dolną rotację. I mamy klucz do sukcesu. On cały czas wykonywał ten ruch, czyli wzmacniał sobie naramienny, natomiast zębaty przedni widocznie był po tym kilku dniach bólu osłabiony i jemu się zaczął ten odwrotny ruch. Zamiast zębaty przedni kontrować i pozwalać na rotację górną, to mięsień naramienny nie trzymał. Mięsień deltoid, tu widać wyraźnie, jest napięty. Zresztą tylne fragmenty, tylny akton naramiennego jest bardzo mocno napięty. I można by tutaj prześledzić 17 praktycznie mięśni wokół kompleksu barkowego, które zmieniły swój rytm. Te, które były aktywne, zrobiły się nieaktywne. Tu widać bardzo fajnie dźwigasz łopatki, równoległoboczne. Bardzo ciekawy jest mięsień górny trapezius, który w tym momencie robi się nieaktywny. Dolny trapezius również nieaktywny, czyli wszystkie rotatory górne, począwszy od tego najważniejszego, zębaty przedni, drugi jest górny trap, zrobiły się nieaktywne. Natomiast wszystkie mięśnie, które dolnie rotują łopatkę, czy kontrują górne, zrobiły się nadaktywne. Nie rozpisuję tutaj ćwiczeń, jakie zastosowaliśmy. Jesteśmy tutaj w szacownym gronie, który może sobie wypracować jakby ćwiczenia. Natomiast chodziło przede wszystkim o wyciszenie naramiennego, aktywacja wszystkich górnych rotatorów, począwszy od zębatego przedniego górnego trapa. I po 4 wizytach, po 3 miesiącach to jest filmik z tego ruchu. Oczywiście można by tutaj ktoś precyzyjnie jeszcze się do tego przyczepić, że nie jest to takie idealne. Natomiast pacjent wrócił do jazdy na rowerze, jesteśmy z nim w kontakcie takim regularnym co pół roku, rok. Nie ma żadnego problemu, wszystko wróciło do normy. To był nasz pierwszy taki sukces bardzo głębokiej analizy. W skrócie dzisiaj o tym podaję. I drugi pacjent, nazwaliśmy to szaradą. I to jest przepisany jego wywiad. Pacjent lat 40, praworęczny. Każdy szczegół był ważny. Później mi się odtwarzał, jak go badałem klinicznie. Praworęczny, to był informatyk. Siedział przy komputerze minimum 8-10 godzin. Aktywny ruchowo, squash 2-3 razy tygodniowo, od 5-6 miesięcy ostry ból, bark ręka, później przeszło to na przejście szyjno-piersiowe, tak pokazywał, ból z promieniowaniem do lewej ręki, bez jednego wzorca, objawy, i to dalej bardzo ciekawe, objawy zwiększają się podczas siedzenia, czyli podczas pracy, siedzenia w domu, podczas kolacji, natomiast zmniejszają się podczas gry w squasha. Odbył już do tej pory 5 wizyt u neurochirurgów i ortopedów i skierowany na zabieg operacyjny. Tu jest raport z jego rezonansu magnetycznego, który pokazuje na 3 poziomach protruzję. Tak zresztą to było sformułowane w raporcie rezonansu magnetycznego. Jego obraz kliniczny, to jest z tego wizyty zdjęcia, pozwolił
pacjent na wykonanie zdjęć. Tak wyglądał z tyłu, z przodu i po wejściu na stolik, tak z góry, lekko zrotowany, zrotowany w kierunku prawym. Tu jest bardzo charakterystyczne, ważne później przy analizie było to, że prawa łopatka odległa była od wyrostku, linii wyrostków kończysto do około 7-8 cm, natomiast lewa łopatka była obniżona i była w takim ustawieniu protrakcyjnym. Zadałem sobie pytanie, jaki jest problem, jakie temu pacjentowi pytanie zadać, jakie rozwiązanie znaleźć, co może być przyczyną jego dyskomfortu, jego bólu. Wróćmy jeszcze na chwilę do wywiadu. Praworęczny przy komputerze. Generalnie 80% pacjentów praworęcznych siedzących przy komputerze powinno mieć problem, zupełnie inaczej powinni wyglądać. Zupełnie inaczej powinna być, prawa łopatka powinna być źle ustawiona protrakcyjnie, prawy bark powinien być niżej ustawiony. Natomiast on jest zupełnie odwrotny. Do tego dochodzi jeszcze jedna rzecz, że jeżeli on siedzi, to jest gorzej. Gra w squasha jest lepiej, gra w squasha prawą ręką. Czyli nie squash jest najprawdopodobniej problemem, a najprawdopodobniej problemem jest ta główna czynność w skali dobowej, czyli to siedzenie przy komputerze. Kręciłem tym pacjentem kilka razy przód, tył, żeby zobaczyć, czy ma ten sam wzór zachowania, czy tak samo mi się za każdym razem ustawia. I warto się chwilę skupić, bo pamiętam to jak dziś tego pacjenta, to był taki bardzo dla zaangażowania umysłu, bardzo ciekawy ten przypadek, co, jak z nim rozmawiać, że on jest skierowany w prawo, a powinien być w lewo. Praworęczny skłoszowiec, praworęczny biurkowiec, a jest skierowany w lewo. Po chwili namysłu, pamiętam jak dziś, zadałem mu jedno pytanie. Jak długo ma pan ekran po prawej stronie? To było pytanie, na to pytanie on odpowiedział od 3 lat. Mówię, to niech pan przestawi do lewej strony i te objawy po mojej terapii powinny ustąpić. Później, żeby to jeszcze potwierdzić, to położyłem go na stole w leżeniu przodem. Jak zresztą tu fajnie jakby do tej łamigłówki dochodziło się, bo są dwa mięśnie międzyłopatkowe, prawda? Ból międzyłopatkowy to przede wszystkim romboidy i dźwigacz łopatki. I teraz po tej lewej stronie, jak popatrzymy na tego pacjenta, po lewej stronie łopatka jest odsunięta protrakcyjnie. Czyli mięśnie romboidy i dźwigacz łopatki, one są rozciągnięte. Ale znowu fajne sformułowanie z literatury jest, że to są tak zwane mięśnie locked long, tak jakby sprężyna rozciągnięta. One są wcale nie luźne, tylko napięte. I literatura podaje, i to się potwierdziło u niego, że mięśnie napięte w rozciągnięciu mogą dawać promieniowanie zbliżone do wzorców normalnych radikulopatii po powięziach biegnących do kończyny dolnej. Więc ekran komputera po lewej stronie, oczywiście pacjent był na pierwszej sesji nauczony postawy, oddech, napięcie. Wypracowaliśmy sobie u nas w klinice takie tak zwane komputerowe rozciąganie, zastosowane to było na lewą kończynę górną. Aktywacja przede wszystkim dolnego czworobocznego. Po 8 dniach miał pacjent zabukowaną drugą wizytę. I pełen nerwów, ciekawy byłem, jaki był efekt po tej pierwszej wizycie. Okazało się, że po 5 dniach objawy zniknęły i pacjent odwołał zabieg. No to pan tak dla informacji, to jak on, później jeszcze rozmawialiśmy, to wie, to już niech pan więcej nie przychodzi, jak jest wszystko ok, no bo dla pacjenta najważniejsze, że nie boli. Ale on powiedział, że za zabieg miał zapłacić 14 tysięcy złotych, więc go stać jeszcze na kilka wizyt terapeutycznych. Życzę w związku z tym i sobie, i nam, lekarzom, i wszystkim terapeutom, i wszystkim osobom, które tu współpracy, skuteczności i przyjemności w leczeniu takich pacjentów, gdzie tak zwany dzisiaj ten patient-centered care, czyli lekarz, fizjo plus rodzina, a pacjent jest w samym środku, warto go otoczyć wspólnymi jakimiś przemyśleniami, diagnozą, a może jakimiś poradami z jednej i z drugiej strony. Dziękuję bardzo. Niestety, kolejne.